strony Katpi i wróciliśmy do Europy Universalis 4 jako Francja. Muszę teraz zobaczyć, gdzie byłem w ostatnim odcinku, na czym skończyłem ostatni odcinek. Aha, czyli w ten sposób, dobra. Tak się może wezmę sobie tutaj, spróbuję podejść tą armią w jakiś sposób tutaj, coś to da może. I ogólnie zapomniałem o jednej takiej ważnej rzeczy. O. O punktach dyplomatycznych, ale nie wiem, czy też chcę tak bardzo tutaj brać je. Teraz to... Kurde, teraz tylko nie wiem, czy jest jakiś... Tutaj, o, dyplomata. Dobra, czyli zrobimy coś takiego. Tu weźmiemy to i weźmiemy chyba, że nie mam pieniążków. Mamy jakiegoś trzeciego, 11,5. Dobra, nie, to czyli uda mi się tutaj to bez problemu wziąć. Czyli zrobimy coś takiego i dyplomatę je na poziomie trzecim. Aha, dobra, ja myślałem, że to jest inny dyplomata, ten... Tutaj, nie wiem jak on się tam nazywa, ale ten od dyplomatycznych relacji. No trudno, wezmę sobie tego typka na razie i tyle. Tutaj przenieśmy sobie te oddziały tu na chwilkę. Mamy... Aha, nie mamy dowódcy żadnego. Czy to... Aha, gains 20 influence. O, nie, 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 żadnych takich na razie. Tutaj... Nie wiem, czy tak bardzo potrzebuję tych punktów. Weźmy, zrekrutujmy jakiegoś generała. Aha, dobra. Myślałem, że można sobie bez problemu, ale to jednak jest przegadanie. Przejdźmy sobie tu, tą armijką. No, widzę, że zaraz będziemy mieć problem tutaj z jednego powodu. Nie, spróbujmy tutaj jakoś przedrzeć się. Niech będzie, że weźmiemy sobie dodatkowego tutaj człowieka odpowiedzialnego za to. Zobaczmy. Wiecie co, chyba jednak sobie przerzucę wszystkie te oddziały, bo to już zaczyna być niebezpieczne, że ja tutaj mogę coś potracić. Przejdźmy tutaj sobie. Mogę też brzmieć trochę nie za bardzo ciekawie. Z jednego powodu. Miałem parę dni temu usunięty ząb mądrości. Kurczę, teraz całą gębę normalnie mam. Nie, że spuchniętą, ale trochę niezbyt komfortowo się czuję przez to. Pokażcie mi tutaj to. Aha, 30 punktów. Nie, spokojnie. Bo na pewno Parmę sobie wezmę z
jako przyjaciela swojego jakiegoś bardzo dobrego. Was na razie, nie chcę wtedy, jak tutaj nie chcę Urbino żadnych takich dogadania się ze mną. Szkoda. Ja tylko mówię, przyglądam się tej całej sytuacji, bo nie chcę... Jedno, nie chcę, by Otomani wygrali. O, pogorszone ze wszystkimi państwami relacje. Super. Ale spraw, parę rzeczy chcę tutaj powiedzieć sobie. Jedno, nie chcę, żeby... jedna ze stron wygrała zbyt mocno, czyli mówię tutaj o Polakach albo o tych Turkach, bo jeżeli Turcy wygrają, to będzie źle, bo będę musiał z nimi walczyć później z jakoś silniejszym państwem, a druga sprawa, że jeżeli Polacy wygrają zbyt mocno, to też nie chcę tego. O, i lata separatyzmu zmniejszone o 10 i dodatkowe podatki. Super informacja. Clergy influence zostało. Spróbujmy te zabić okręty. Zabić, zniszczyć. O, lepiej to nazwać, a nie. No i pokażcie mi, czy coś tu się zdarzy z tego powodu złego. Trzy okręty utraciliście. Świetnie. Przerzućmy tego tutaj dowódcę na razie, żeby tak sobie siedział i tyle. Nie, Grasslands to nie chcę żadnych tutaj przechodzić. No cóż, nie ukrywajmy, że teraz wrzuciłem tutaj ponad całą armię swoją, to tak trochę średnio im na pewno to widzi się, żeby mnie teraz atakować w tamtych terytoriach. Poza tym mam... którą poziom technologii? 8. Oni mają 7. Więc no... lepiej atakować kogoś takiego jak tutaj, a nie mnie. No, jakbym miał już 4 szoku, to bym można było powiedzieć, że to by był naprawdę duży problem. A tak to tam... Dobra, możemy teraz spróbować tu jak najwięcej ataków wykonać. Jestem ciekawy, czy oni coś tu wykombinują w stylu zmniejszenia wpływów ich, czy tylko będą chcieli dużo jednostek ukraść. Jednostek, to jak gadam. Terenu. Kurde, nie wiem, co tak gardło mnie bierze. Może chyba przestanę za chwilę nagrywać, bo myślałem, że trochę lepiej to będzie wyglądać, a na razie powiedzmy sobie, że to nagrywanie tak nie zaciekawie. No cóż, ale i tak już kurde nie mam co robić, to chociaż chciałem sobie ponagrywać. O, Szkocja... A Szkocja nie była sojusznikami? Przecież chyba mieli być w sojuszu z tą plejadą wspaniałych państwek na północy. I wiecie co, dajcie mi tutaj to. Jasne. Chcę spróbować jak najbardziej tutaj wykopać i
zrobić ten motyw, który ja mówię, że bardzo lubię po prostu robić wasali. A to jest głównie z paru powodów. Jednym z takich powodów jest brak agresywnej ekspansji. Czyli jeżeli nie mamy agresywnej ekspansji, to nie ma problemu. Nie mogą na mnie zrobić koalicji. A druga sprawa, że ja po prostu lubię też być dyplomatyczną osobą i jeżeli się udaje coś zrobić, to chciałbym to wykorzystać pod wpływem dyplomacji, a nie wojska. Zawsze to jest tańsze wobec żołnierzy. I nie muszę tak też wyciskać armii wielkiej z siebie. Dobra, to sobie przerzućmy tu. No i świetnie teraz, chociaż mamy okrętów pokonanych paręnaście. Co jest super dobrą informacją. Wiecie co, podzielmy tą armię na pół, chociaż to... aha, inherent, czyli... wydarzenie w Anjou. Czyli tutaj mówi to o tym, że... królowie burgundscy i prozwanscy mieli zawsze tutaj swoje prawne prawa terytorialne do tych terytoriów, ale nigdy jakoś nie byli jak to nazwać? O! Co? Okej, okay, cześć Turelcy, ale zawsze tutaj oni mieli nie mieli Francuzi do tych terytoriów nigdy praw, ale przez to, że Prowansja i Burgundia miała prawa tam, to Francuzi też przy okazji chcieli to wykorzystać, ale poczorta, jak ja już mam, kurczę, właśnie państwo pod tytułem Neapol jako moje, więc poczorta, wolę sobie w tym czasie poprawić z nimi po prostu relacje. I później zdobyć będę musiał Neapol i następne państewka od tych, od samych papieża i jego państewka. Ale nie wiem, może zostawię sobie na razie tutaj, myślę, że bardziej pomogę Polakom. Bo jeżeli coś takiego się zdarzy, zawsze mogę się z Moskalami zaprzyjaźnić. I to jest chyba jak dla mnie lepszy mod, niż żeby później walczyć z mocną Turcją. Turcja ma o wiele silniejsze, jak to się nazywa, perki albo bonusy do walki w zwarciu. Ej, myślałem, że kurde będę... A nie, a dobra. Ja myślałem, że już ekskomunikowali, a to na odwrót, oni przestali ekskomunikować. Ale też tutaj na razie, żeby to zwolniło się trochę, bo zauważyłem, że tak to 52 bym miał, ale no trudno. Jeszcze znając życie, będę chciał tutaj sobie poprawić relacje z nimi i jeszcze ich. O! Słaba jakość żelaza. No trudno. Tutaj myślę, że dodajmy sobie jeszcze to. Ale dlaczego oni we mnie wleźli teraz tutaj w moje terytoria? Tutaj chwileczkę. O, ekonomia. Trade power nie mogę tutaj zrobić. No dobra.
Przerzućmy sobie tych tutaj, was może przerzućmy sobie tutaj, przygotujemy sobie. Trzeba Aragorn zdobyć, przynajmniej te trzy prowincje, żeby Hiszpanie nie mieli żadnych zaraz tutaj terytorialnych zarzutów wobec mnie. Dobra, czyli ja bym musiał zrobić coś takiego i coś takiego. No, zaczyna się tutaj problem natury takiej, że wszystkie państwa teraz zaczynają się bić religijnie. Barcelona. Aragorn nie ma niczego, więc już szczerze mogę sobie zrobić tak. I tyle, nie będę się przejmować nim przecież. I dajcie mi tego dowódcę, chociaż on nie jest jakiś super hello elo, że ma super fajne umiejętności czy coś. Ale ma zawsze trochę więcej niż normalny. O, protest. Nie wiem, co to ma być za wydarzenie, ale dzięki niemu mamy tańsze ryby. Dla państw, które mają głównie... teraz tak myślę... głównie gospodarkę opartą na rybach, to niezbyt im się spodoba to. Do Pirenei też przerzućmy jakieś siły. Nie, zostawmy sobie tych tutaj. Tylko jedno. Przerzućmy sobie jedno działko tutaj. A was tutaj przerzućmy w ten sposób. Myślę, że będzie dobrze. Aż ty. A, czyli maksymalnie poprawiłem sobie relacje z tamtym. Świetnie. I mogę zrobić coś takiego. Dziękuję bardzo. Aha, czyli mamy teraz problem jedynie przetransportować moje jednostki. Stąd tutaj, jasne? Wy? A, inaczej. Was bym musiał wtedy zrobić coś takiego chyba, ale nie mogę tego robić w czasie wojny. A, czyli coś takiego bym chciał zrobić tutaj, że chcę te wszystkie terytoria jako moje. Zapomniałem o tym w ogóle, że mogę coś takiego klikać, że chcę te terytoria jako moje. Może to coś mi da więcej możliwości wobec tych państewek tutaj. A, utraciliśmy wyprawę krzyżową. No trudno. Ale i tak świetnie, bo chociaż nie utraciłem żadnych terytoriów jako ja, to zawsze mamy trochę więcej możliwości, bo mogę na przykład
zrobić takie coś, zwasalizować na przykład Moren, cokolwiek. Ale i tak na razie nie chcę zbyt więcej już wasali mieć. Z jednego głównego powodu. Już miałem i tak za dużo tych sił, nie sił, tylko wasalów pod sobą, więc... Zobaczę się na pewno niedługo, bo na pewno coś wykombinuję. Bo... No cóż... Co? Okej, okay, Austria. No, oczywiście. Austria ma Urbino jako... Okej. Okay. Unia personalna. Urbino Austria. Najbardziej przerażający motyw na świecie. Pokażcie mi, czy z wami bym mógł się coś tutaj dogadać. O! No spróbujmy sobie, nie ukrywajmy tego, że naprawdę... Nawet jeżeli jeszcze jednego wezmę sobie tutaj do wyciągnięcia rączek, to by było super. Czyli teraz zrobiłbym tak. Damy im monopole. I dzięki temu weźmiemy sobie tak. O. I mamy troszkę więcej punktów. Wy macie 15, czyli mógłbym poczekać i tyle. No, poczekamy sobie. Według mnie to trochę jest bez sensu na razie. I zrobimy coś takiego. I kto będzie się na mnie denerwować? Tlemcen, Aragorn, Florencja... Nikt ważny. Jakbym wziął to... Dalej nikogo nie ma ciekawego, ale nie, wezmę sobie, zrobię tak. Po prostu wszystkie swoje terytoria i tyle. I zróbmy coś takiego. Zażądajmy, żeby on już nie chciał żadnych nowych moich terytoriów. Nie, Urbinę zostawmy sobie. Urbina jest fajna. Dajcie mi pieniążki. I dajcie mi jeszcze tutaj pieniążki z tego. Dobra. I to chyba wszystko. Dobra. Tutaj już kończymy, świetnie. I tylko tak, usuńmy jeden fort, bo bez sensu. Po czorta mam mieć milion fortów. I teraz tak się zastanawiam. Tutaj mamy trochę tych rzeczy, ale kogo możemy? Nie, Kastylię. Powiem tak, na razie Kastylię nie chcę, dopóki nie mam załatwionej sprawy z... Co? Co się stało? Bułgaria jest wolnym państwem? Dobre! Pokażcie mi, czy... Aha! Dystans pomiędzy naszymi granicami jest zbyt duży. No trudno. I zróbmy coś takiego, że sprawdzimy, czy mogę was zjeść. A, 505. Dobra. Czyli na razie nie robimy czegoś takiego, tylko poprawmy sobie... Z wami? Nie z wami poprawimy, tylko weźmiemy sobie po prostu siatkę szpiegowską, żeby zjeść następne terytoria wam w przyszłości. Pokażcie mi, czy kogoś mamy tutaj, kogoś jeszcze z ekskomuniką? Kurde, myślałem. Powiem tak, na razie widzę, że oni mają bardzo małą siłę przebicia, bo mają tylko co? Silistrę, więc to tam mniejsza z tym. Na razie nie jest to tak wielki problem, jak dla mnie to jakby był to na przykład, że zdobyliby Stambuł, Konstantynopolis, Stambuł. Teraz w zależności jak to woli nazywać to państwo, państwa. Tutaj nie, a pokażcie mi, czy coś mamy tutaj. Koledzy, nie zrobiliście nic więcej jeszcze. No to roba. To przerzućmy sobie tu. Nie mam na razie pieniążków za dużo, więc jedynie co to mogę poszukać jeszcze jakichś budynków, które mi dadzą naprawdę bardzo fajny wynik. Co tu możemy? Stabilność, jasne. Darmowa stabilność jest zawsze w cenie. Chcę później zdobyć ten... Jerozolimę?
z powodu tutaj czegoś takiego. Zdobywca Jerozolimy, misjonarz plus 1 jest dodatkowy, więc super. Nie, nie chcę żadnych tam limitów armii, na razie nie potrzebuję tego za bardzo. Tutaj jest, na razie z Parmą to ja nie potrzebuję się tak bardzo zaprzyjaźniać. Z Węgrami też jakoś tam na razie mówię. Będę musiał jakoś niedługo, jak Neapol będę chciał omo-momo robić, to wtedy będę musiał wypowiedzieć wojnę wobec papiestwa. To nie jest zbyt fajne, ale no trudno. Co mogę zrobić z tego powodu? Jak tutaj przechodzimy, mamy dużo punkcików. Znając życie z jednego powodu, bo oni mają coś takiego jak zwiększony tutaj Coring Cost, czyli administracyjny koszt uznania tych terytoriów za moje. I to może być też problematyczne, no trudno. Zwiększmy tempo gry. Tylko mówię, no zastanawiam się, nie chcę zbytnio atakować ich w tym momencie. A, Burgundia jeszcze. No, świetnie. Burgundia. Nie wiem, czy nie będę musiał tutaj czegoś wykombinować wtedy z nimi. Zobaczymy sobie spokojnie. Wiecie co, może przerzućmy sobie te armię stąd, co mamy tu. Aha, super. Straciłem te 50 dyplomatycznych punktów. Za to, że jesteśmy w spokoju, nikomu nie przesadzamy za bardzo. Czterdziesty trzeci? Okej, okay. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Z powodu tutaj relacji dyplomatycznych. Zaraz, od tego. Bo mamy za dużo nie mamy przypisanych do nas ziem i z tego powodu jesteśmy za bardzo przeżarci. Nie tylko za bardzo, za dużo posiadamy prowincji. O, świetnie. Mamy technologię wojskową, profesjonalnych oficerów i mamy za to coś takiego. Do wyboru 3 jednostki rodzaju. I myślę, że kondotta, żołnierze, to chyba są kondotta infantry, to są chyba piechota najemna albo coś takiego. Kurde, nie wiem jak to teraz dokładnie nazwać. Weźmiemy sobie, zmienimy piechotę na ten rodzaj. Myślę, że to by było spoko. I tak się zastanawiam, bo mamy tutaj... Nie, na razie zrobimy tak. Weźmiemy te, zdobędziemy terytorię jako moje claims, czyli żądania albo prawne wypowiedzenie wojny. Chcę to zrobić i dopiero po tym zaatakować. No, super, że mamy jeszcze coś takiego. Mając na trzecim poziomie osoby, ministrów albo doradców, można mieć coś takiego jak wydarzenia, które dodadzą nam stabilność bądź prestiż. Ja wybiorę prestiż, bo mając 3 stabilności, to po co
Jak chyba, żeby było, że zamiast prestiżu dostaje się, jak ma się 3 stabilności i 50 punktów administracyjnych, to bym brał to. Ale nie, zawsze punkty dyplomatyczne i prestiż są zawsze w cenie, więc nie ukrywajmy tego. Wiecie co? Witajcie, koledzy. Wiecie co? Jeżeli coś takiego pojawia się, taka informacja, to ja to chcę wykorzystać. Pokażcie mi, ile macie armii. Austriacy, 33 tysiące. Czyli mało w porównaniu do mnie, bo wystarczy mi dwa oddziały. A Savoy, pokażcie mi. Savoy ma tylko 13 tysięcy. Dobra, czyli powiem tak. W następnym odcinku zaatakujemy na 100% Savoy. To jest już takie... No, zaproszenie do wojny. Dzięki papieżu, że robisz takie miłe mi niespodzianki. Aż zaraz z tobą zacznę poprawiać relacje dyplomatyczne. Chociaż szkoda, że tylko jest 58, minus 58 z powodu, że ja jestem bardzo agresywny wobec świata tego. No trudno. Ale na pewno tak. Zdobędę sobie tą prowincję. To jest 100%. Bym myślał jeszcze o Savoy, bo Savoy jest też historycznie dzisiaj we Francji, ale był głównie terytorium włoskim. I Piedmont chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, jest dzisiaj terytorium francuskim. Może o tym powiemy tam w następnym odcinku, ale już się skończył, teraz już czas, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!